Czy to ta Edyta Soku? No ta. Także kontynuujemy nasz cykl spotkań. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. Chwalimy się mieszkańcami, byłymi mieszkańcami Moniek. Mońki to nie jest takie złe miejsce do dorastania. Tu też można hodować sobie skrzydła. Pani Edyta skończyła pedagogikę, przez lata pracowała w policji, ostatnio jako biegła w laboratorium, także pamięć do szczegółów, dobre oko, to co Państwo mogą zobaczyć na wystawie. Oddaję głos Pani Edycie. Pięknie dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. W zasadzie powinnam powiedzieć, że Państwo mnie dobrze znacie, tak? Ja większość tutaj też osób zgromadzonych na sali w dniu dzisiejszym znam świetnie, ale może troszeczkę też o sobie opowiem. Może od tego, kim jestem. Jestem przede wszystkim Onieczanką, tak? Połowę życia tutaj swojego spędziłam. Uczyłam się tu w szkole podstawowej i do prawie końca studiów mieszkałam. Potem rozpoczęłam swoją pracę zawodową już, mając wykształcenie pedagogiczne w policji. Pracowałam tam jako specjalista do spraw patologii społecznych. To była taka moja bardzo ulubiona działka. Później byłam biegłą z zakresu badań czasologicznych w laboratorium kryminalistycznym. Aż w pewnym momencie uznałam, że teraz już czas na moje pasje, na to, co kocham najbardziej, na realizację siebie samej, bo mam jeszcze chęć, pomysły i co to są najważniejsze, bo mogę. Jeżeli coś sobie wymyślę, to ja mogę to zrobić. I tym zaczęłam się pasjonować najbardziej. Więc jakbym teraz miała o sobie powiedzieć, kim jestem, to chcę powiedzieć, że ja jestem przede wszystkim rękodzielniczką, fotografką, a czasem tak sporadycznie, samozwańczą modelką. Swoją przygodę z fotografią zaczęłam od tworzenia strojów i tak naprawdę to dzięki swoim dzieciom jestem dziś w tym miejscu, w którym jestem, bo to one mnie zachęciły i w ogóle pokazały mi świat fantastyki, świat kostiumów, wymuszając na mnie pierwszą wizytę na Festiwalu Fantastyki w Poznaniu kilka ładnych lat temu. Pojechałam tam z synem, impreza była trzydniowa. Zachwyciłam się paniami, które chodziły w krynolinach. Mogłam obejrzeć z bliska, dotknąć, mogłam sobie z nimi zdjęcie zrobić, tak? Byłam zafascynowana i pomyślałam sobie, że kurczę, to nie tylko w filmach gdzieś tam, tak? Takie kostiumy są, tacy ludzie są, oni chodzą przebrani i bawią się świetnie przede wszystkim. Ta energia nam się bardzo udzieliła i obiecaliśmy sobie z synem, że w następnym roku jedziemy na ten festiwal, ale we własnych strojach już. No i pojechałam z dwójką dzieci. Zrobiliśmy sobie pierwsze nasze kostiumy z uniwersum Sapkowskiego. Byliśmy Ciri, Yennefer i Keradem. Mieliśmy tam swoje małe show na tym festiwalu i czuliśmy się w tym świetnie. Troszkę się tak oswoiliśmy z patrzeniem innych osób, z zaczepianiem nas, tak? Gdy pytali o to, co to za stroje, jak to robiliśmy. Więc my się oswajaliśmy powolutku z tym, jak to jest występować publicznie w kostiumie. Być w roli, tak? Trochę tak się zasłonić tym kostiumem, pobyć trochę kimś innym, ale tak naprawdę nadal sobą, a może nawet bardziej sobą niż kiedyś. Bo wreszcie odważnie, bo wreszcie spokojnie, tak? Pokazując to, co umiem najlepiej robić. Później przez dwa lata na tym właśnie Festiwalu Fantastyki w Poznaniu, to jest Pyrkon, prowadziłam warsztaty i prelekcje dotyczące właśnie wykonywania cosplayów, tak? Cosplaye są to takie przebrania, które są dość tak sztywno inspirowane jakimiś postaciami z filmów, z gier, z komiksów, tak? Te kostiumy mają być dość taką wierną kopią tego, co już było gdzieś tam pokazane, narysowane, zatrzymane w kadrze, tak? Czy też na kadrze filmowym, czy też w aparacie fotograficznym. Jest to jakiś sposób wyrażania się, jakaś forma sztuki. Nie chodzi o to, by to była sztuka estetyczna, bo estetyczna wcale być nie musi. Estetyczna w naszym pojęciu, czyli ma być gładka, ładna, ułożona, tak? Sztuka ma prowokować. Robicie sobie Państwo zdjęcia komórką, bardzo często zapewne. I tak naprawdę zwykłe zdjęcie każdy z nas może mieć. I każdy z nas może powielać minę, tak? Ustawiać się tylko jednym profilem, bo on jest ulubiony albo najładniejszy według nas. Natomiast nie w zdjęciach chodzi o coś zupełnie innego. Dlatego wykonuję takie stylizacje, jakie wykonuję, bo ja chcę pokazać coś, co jest w nas. Różne nasze twarze, różne nasze oblicza, tak? Różne nasze emocje, które mamy. Dla mnie nie jest sztuką pokazanie tej samej pięknej twarzy, tak? Setki razy.
Natomiast im bardziej będzie ta twarz się różniła, im więcej emocji pokaże, im bardziej sprowokuje do myślenia, tym dla mnie ma większą wartość.